Cześć, hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5. To już chyba będzie numer 3. Numer 3 i troszkę zacznę z takim smutnym akcentem, bo kurde, dzisiaj rano sobie wstałem, mówię od razu pyk, nagram dla was jakiś odcineczek. Fine, baby. Ale mówię, wejdę się na Facebooka, ogarnę tam media społecznościowe, jak to się mówi. I znalazłem, no kurczę, taka smutna wiadomość, że Lemmy Kilmister, czyli frontman Motorheadu, kurczę, nie żyje, nie? I no smutne, no dla mnie bardzo smutna wiadomość, bo ja słucham takiej muzy, słucham takiej muzyki, czyli tej dobrej muzyki, jak to się mówi. I po prostu, no strasznie mi smutno jest, bo kurde, coraz więcej tych legend, legend rocka, rock'n'rolla, metalu w ogóle odchodzi i po prostu, no nie wiem, no ja nawet nie wiem, czy ja będę coś będę mówił od rzeczy dzisiaj, bo jestem taki strasznie dobity tą wiadomością. Dobra, jedziemy z GTA. Koniec tematu śmierci i tak dalej, bo i tak, chociaż i tak pewnie GTA nie da nam zapomnieć o tym i będziemy tutaj ginąć dosyć. He roped me? Aha, dobra. Dobra. Should've listened. Teraz tu jest torebeczka, ile mamy? Plus 500, wiecie co? A będziemy dosyć z rana miłymi osóbkami. Oddamy babce ten. Oddamy babce ten hajsik, niech se kupi jakieś sexy ciuchy. Albo dobra, może niech lepiej nie kupuje. A minus 450, czyli 50 dostaliśmy nagrody. To zajebiście. Dobra, dobra. Czyli pierwszy uczynek, bardzo dobry uczynek z rana już mamy zaliczony. Pamiętajcie, zawsze starajcie się robić jakieś dobre uczynki. To plusuje potem. Karma na pewno o was zadba. Hehe. No dobra, o mój samochód na pewno nie zadbała. Bodajże mieliśmy chyba jechać teraz do Simona, już teraz nie wiem. Bo chyba GPS mi zniknął, ale tak mi się wydaje, że chyba tak. A nie. To gdzie mieliśmy jechać? Bo do mnie Lamar, kurde, zadzwonił. I teraz nie wiem. A tutaj chyba, słuchajcie, nie mamy czegoś takiego w GTA, że... Bo Lamar do mnie dzwonił, a ja w ogóle nie zwróciłem uwagi, co ja mam teraz zrobić. I no nie wiem, Lamar, pojedziemy, słuchajcie, tu w stronę domu. Co? Trochę zamuliłem kapsko. Bo taniszy nigdzie nie widzę. Siema ciotka, ale no nie ma nigdzie. To ja nie wiem, gdzie jest ten Lamar, słuchajcie. A to jest najgorsze, że muszę wsiąść do samochodu. I teraz nie ma. A, czekaj, tu mamy, słuchajcie, chopa. Możliwe, że coś z chopem, bo mamy kostałkę. I gotta train your ass to use the John Chop. That's a big ass pile of shit. We're walking, Chop. Dobra, chodź. Chodź, 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 chop, chodź. Take yourself home, boy. Chop, we walk. Jakoś można było chyba mu piłkę rzucać. O tak. Dobra. Śmigniemy mu tą piłeczkę. Dawaj, Chop, zapitalaj. O kurde, gdzie ja tą piłkę rzuciłem? Dupę, Chopek, chodź tu. Chopper w ogóle, słuchajcie, dobrze się składa, bo Chopper
dokładnie takiego psa, który bawi się tak samo, ma moja dziewczyna właśnie, Chopper. Tylko że ona bardziej nazwała go ze względu na ten, ze względu na motory, bo bardzo lubi motocykle. Także no, a on pewnie nie jest nazwany na cześć jakiegoś motocyklu, o kurne, ale kapsko. O fu. Dobra. Get out of here, chop! Back home! Dobra. Hey! Yo! We still gonna meet up? Pardon me. Hey, what's up with you, man? What's up? Lubię, kurde, tych niggasów. Dobra, i co my teraz musimy zrobić? Kurde, czemu tu w GTA nie ma nigdzie takiego czegoś, na przykład jak w Wiedźminie? Ja klikam J i mam zadanie. I nie ma nic. Yeah, what you want? Psie. No seriously, no f... To się wbiliśmy w odpowiedni moment, wam powiem, nie? Nie no, patrzcie, no mam samochodzik na zielono, nie? Ja jestem naprawdę, nie ogarłem z rana, strasznie mnie ogarłem. I mamy tylko Simona. A Simon jest zamknięty. Czy ktoś może mi powiedzieć dlaczego? O, jest otwarty, dobra, nice. Ja bawiliśmy się trochę z psiakiem i już jest... Nie. Ty, ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem tego. A tam, a to jest najlepsze, że tam, patrzcie, o. Tam mamy tego. Mamy otwartą bramę, nie? Ach. O nie, teraz. Dobra. Excuse me. Wbijamy do Simona. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Yeah. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So... Dobra, dobra, skończ, stary pierdzielić. Gdzie mam nasze autko? Wydaje mi się, że to jest właśnie ta misja, w której będziemy mieli pierwszy kontakt z Michaelem. Kurde, ja muszę wszystko demolować. Będziemy mieli chyba pierwszy kontakt, słuchajcie, z Michaelem. Bo tu chodzi o ten wozik, który kupował właśnie jego synek. W poprzednim odcinku zresztą to widzieliście. Tego śmiesznego, rudego grubaska, który nieudolnie chciał pokazać, że jest fajny Simonowi podczas kupowania auta. Ale przecież nikt nie jest lepszy od Simona, nie? Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy and then we talk. Kurwa, myślałem, że się zmieszczę. So you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you. This is serious. Do not talk to me about easy, you thief. Czasem się zastanawiam, jak ja zdałem prawo jazdy za pierwszym razem, nie? Są bodajże chyba się wbić jakoś. Tutaj nie wejdziemy, ale tędy wiem, że wejdziemy.
Wiem, ja wiem, ja, słuchaj, ja wiem. Nie wiem, on nie zawinił. Ja wiem. No ale dziadek musi dostać, no. Stary, odpoczniesz sobie trochę, zobacz. Nawet cię położyłem w cieniu, żebyś na słońcu nie przegrzał czy coś, no. Powiedz mi, być mi wdzięczny po prostu. Teraz sam mieliśmy chyba wbić się, tylko nie pamiętam czy my, znaczy głównym wejściem nie wejdziemy. Wydaje mi się, że tu jest chyba wejście jakoś tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Teraz mi się przypomina. Tutaj było po samochodzie. Gruby już tamten, że mordę. Jimmy called me a bitch! You tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas! Zresztą te dzieci to jest taka patologia. No ale cóż, Michael nie za bardzo o nie dbał. Thank you, coach. Chcesz rzeczywiście coś, co się będzie działo? Santa, a real pro. No, you're a great student. Now just loosen up those kids. Okay. Dobra. Nie będziemy patrzeć na te romansidła tam, to już Michael sobie załatwi sprawę później. Nas interesuje tylko żółty samochodzik. Hey Simeon, coś... I got the ride, man. I'm coming back. Dobra. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Coś... A no tak, o kuźwa. Przecież tutaj w środku był ten Michael. Jaki stylowy wąs. Czy to tylko taki cień? Nie, chyba taki cień. Considering my son just got the car and looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between... Wiecie co, cofam to, że Michael nie dba o swoje dzieci. Zdecydowanie dba. Nawet potrafi porwać się na coś takiego, żeby z bronią wyskoczyć na typa, bo ukradł swojemu synowi auto, nie? Jak na jego ojcostwo, to i tak jest sukces niesamowity. Mieliśmy się tu gdzieś zatrzymać. No cóż. Ominąłem to miejsce, gdzie już nadrabiamy. That the place? Pięknie. Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man, fuck. Come on, kid. Dobra, no cóż. Spierdalamy się, nie? Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Simeon, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! I won't be treated like this! No! Jeb go po mordzie. Dobra. Simonowi się należało, nie? Ach, dobra. Będzie jakiś finał? Jakiś fatali? Już, dobra. Czyli to wszystko, słuchajcie. Jesteśmy w końcu Michaelem. I jak na razie chyba wrócimy sobie do domciu. Wrócimy sobie do domciu. I... które autko tu sobie wybierzemy, słuchajcie? Myślę, że te ciemniejsze jest bardziej takie stylowe. W stylu... W stylu Mike'ego. Nie komentujcie po prostu mojej techniki jazdy i w ogóle umiejętności, bo to
Nie warto naprawdę. Nie warto. Tak samo się umyć autko czy nie? Umyć autko nie. Tu patrzę na te znaki zapytania tutaj, czy tutaj coś było do. Muszę sobie się wdać, przepraszam. W ogóle kurde, swoją drogą jeszcze. No bo dobra, zrobimy to. Swoją drogą to jeszcze cały czas myślę nad kamerką. W ogóle się jeszcze na to nie zabrałem. A, dobra, buldożerek. Tak coś czułem, że on nie stoi tutaj bezpiecznie. Nie, bo wiecie co, bo nie wszystkie zadania jakby poboczne robiłem. Nie wszystkie zadania poboczne robiłem i nie pamiętam po prostu. Pierdolnie, pierdolnęło. Dobra. Przeleci, ogólnie typowi uratowałem życie. Stary, gdzie jest haracz? Dobra, przy ogólnie zostaliśmy troszkę wydymani. Co prawda mamy dzisiaj dzień do robienia dobrych uczynków, jasne, bo zaczęliśmy Frankinem, ale no tak to się chłopie nie robi, nie? Następnym razem dostaniesz po prostu kulkę w łeb i tyle, zaraz się nie będę zabijał, bo... Dzień Michael rozpoczął pasem sukcesów od poskromienia sprzedawcy aut swojego syna, więc nie będziemy psuć mu tej dobrej pasy i narażać go na potyczki z policją. Tak, na spokojniutku, słuchajcie, pojedziemy sobie do domciu. Korta, Jezu, Amanda, dobra, marudzi. Chyba trzeba będzie z nią zagrać, ale to już nie w tym odcinku, nie w tym odcinku. To takie rzeczy to sobie zostawimy troszkę na później. Nie mam ochoty teraz za bardzo się zajmować takimi rzeczami. O! Otko Franklina. O ku... Deszcz samochodów? Halo? Popcornu mi tylko brakuje, nie? Ludzie, ja pierdolę. Dobra, czyli to mamy kryjóweczkę Michaela, tak? Możemy schować w garażu. Akurat mnie to tam nie interesuje, bo tu już jedno autko mamy. Schowajmy broń, co by nie kusić. Kurwa, Michael, wyjebane tam w ogóle. Czym tu się przejmować? Wycha cygaro, dobra muza i relaksik, nie? Come by for that drink you offer, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You ain't gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look. I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age.
You look like a good kid. But if you want my advice, you give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. Hmm. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. As much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. Alright, man. I'm following you. Dobra, śmigamy, słuchajcie. Hey, Jim. I'm going for a drink. Dad! Shit! I'm in our boat going down the Western Highway! It's been stolen! What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane! All right, I'm coming. For my boat! All righty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Hey, I'll help you out. Dobrze, że nie powiedział, że mój jacht jest w niebezpieczeństwie, tylko że chociaż synek. Czyli tu z browarką mamy, słuchajcie, nici. Don't ever have kids. Hey man, look, if I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had boat privileges and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in a bathtub. Shit, things that desperate. Oh, kurde, kurde. But, you know, shit, I was making a point. Mythologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, man. Dude, I'm in the car. And, but shit, where the boat at? Little shit's been... Oh, yeah. Muszę zdecydowanie popracować nad techniką kierowania w tej grze, nie? Albo mogli zrobić, żeby te koła się tak nie ślizgały na tej powierzchni, bo to jest po prostu jeden wielkie lodowisko czasami, nie? Dobra, gdzieś tutaj bodajże będzie, chyba jak zjedziemy właśnie z tej górki, będzie nasz jachcik do odbicia. Nie będę klął. Nieładnie, brzydko jest. Dzieci oglądają. Dobra, czyli to już. There it is! That's my boat! Your boat's in a fucking hurry, man! Yeah, well, we'll catch him! Teraz wiem, że tu dosyć jest dużo takich interakcji między... Wow, co ten typ z tym robi? Dobra, jest Franklin u góry. Swoją drogą to jest genialnie zrobione, nie? Get your ass out of here, shit! Not the engine, shit! Fucking engine! You got four lanes to throw guys at! Get the jump on him, Frank! Hey, ain't you talking to me? Get your... No. Jest, dobra. O, trafiłem, kurde, już myślałem, że go nie trafię. Teraz dalej. Co tutaj dalej będzie, kurde? Dad? Wait. You're the guy from the dealership. Yeah, and it's a long story, bro. Jimmy! Kid, watch out for the boom! Dad! Help! Help! Help!
Biedne rude grubaski, nie? O kurde! Uff, udało się, fuck. The fuck is wrong with you, kid? Dad! Don't dad me, you little shit! You better hope she's still seaworthy! Ah, too close! Dobra. Franklin sobie jakoś poradzi. Skakuj, Franklin. What the fuck? Nice. Remind me not to come to you for parenting advice. That everyone? Dobra. All right, time to get the boat back. Już samej łodzi nie złapiemy. A z tego co pamiętam, będziemy się tutaj cofać. Kawałek. Come on, stay with me. Stay with me. Oszukałem troszkę grę. At least you still got a son. Hey, it's a chop shop back there, dog. You drive us there, we can get the ride fixed. Dobra, jedziemy teraz do warsztatu. No cóż, no. Łódeczka niestety nie uratowana. It's just a thing. My boat. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie, that was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died, and all you give a shit about is this fucking boat! No, it's not that, it's... All we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or, it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Dokładnie, dokładnie. Gdyby ten Jimmy nie był takim kurwa idiotą, to było wszystko w porządku. Oh, great! Leave me with the home invader! I'll get it done, dog. No problem. Dad! Enough, all right? Enough! Hey, this the place up here. I know this dude, man. His name Howe. He gonna look after me. Alright, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? So you sure you're good? Yeah, I got this. Alright. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You gonna get your head right, alright? Alright, listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. Ugh, you see? Sure, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Dobra, czyli co, przejdziemy do jakiegoś malutkiego tuningu, aczkolwiek nie wiem, czy w ogóle... Znaczy nie, kasę mam, bo tam nawet pół miliona mam. A też nie chcę za bardzo teraz tracić na to czasy. Czasy, tak, nie chcę tracić czasu, dokładnie. Nie chcę tracić czasu. Tak, to naprawimy, słuchajcie. Naprawimy sobie elegancko swój. Sweet. A, nawet 0 złotych na 100 zł. 0 złotych. 0 złotych i śmigamy, słuchajcie. Teraz do domu Michaela. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. All the credit for our guy. The home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah, I mean... Sure. Posłuchajmy się troszkę ich rozmowy. Jimmy. Or just like... Jizzle? Nah, man, I'll just stick with Jimmy, homie. Oh, man! And I'll just stick with Jimmy, homie. So, Nie tak mocno. Wyklepie się. Tam się popuka, tam się papluje. Będzie dobrze. Someone steals my whip, and Pop is all like, he's been down there to talk to you guys. Your Pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired. Like, fully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. O matko, ci to muszą co robić. Ci to muszą się nagadać, jak i tyle. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know.
No dobrze, bo przynajmniej ja nie muszę gadać. If it keeps him out of the house, that's cool by me. No kurde, co ten tu ćwiczy? Look, I'm sorry my dad lost to your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I didn't get a job. I've never had a job. Yo, so like, jesteś jebanym leniwym grubasem, który grałby tylko w gry komputerowe. Yeah, I think about it, homie. Or we could just like shop it, you know? Play darts or get our drink on? Strip clubs? Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man, but hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Dobre. Śmiesznie. Cóż, nie mamy, słuchajcie, naszego autka, a Michaelowi nie będę podbierał. Cóż, to by było, słuchajcie, na tyle w tym odcinku. Mało gadałem. Wyręczyli mnie za to bohaterowie GTA, a słuchajcie, no cóż, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Czekajcie na kolejne odcinki, bo będą, oczywiście, że będą. No jak żeby nie, jak tak i tak w ogóle, blablabla. Będą. Także to będzie wszystko, Simon. Już nie, trzymajcie się i cześć, słuchajcie. Odbierzemy ten telefon w następnym odcinku. Cześć.